No to zaczynajmy, zanim maluchy się rozkręcą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, tu zgromadzeni w świątyni, ale również ci, co nas będą oglądać, bo chyba nie bezpośrednio, tylko z opóźnieniem przez internet. Jak wiecie, bo większość misjonarzy Świętej Rodziny w tym roku to w Polsce obchodzą 100 lat od chwili, kiedy to pierwsi przybyli, aby głosić Chrystusa. Przybyli z Holandii, z Grawe, najpierw do Wielunia, a potem do Kazimierza Biskupiego. W tym samym roku, 100 lat temu. I od tego czasu zawsze tu w tej świątyni, w tym miejscu byli misjonarze Świętej Rodziny. I tu chcemy w sposób szczególny podziękować Bogu za tych wszystkich, którzy tu byli, za naszych współbraci. Ale dzisiaj szczególnie podziękować za naszych przyjaciół, dobrodziejów. Zawsze ten klasztor miał wielu dobrych ludzi, którzy nie tylko tu się modlili, ale wspierali, byliśmy razem. Za tych w przeszłości, ale i za was. Dziękuję za wszystkich dobrodziejów, za przyjaciół, za was wszystkich, tu obecnych i tych, którzy przybywają do tej świątyni. W Kazimierzu chcemy w sposób szczególny właśnie dzisiaj, w uroczystość świętego Jana, podziękować Bogu właśnie tym koncertem, ufaj jak Józef, podziękować za wszystkie łaski i za was, za każdego z was. Bo naprawdę to jest cudowne wiedzieć, że nie jest się samemu, że nasze posłanie, nasza misja ma sens, bo jesteśmy razem. Dlatego jest to taki odpust nas, który szczególnie będziemy świętować i sprawować uroczystą mszę w niedzielę o 9:30. A dzisiaj tego dnia, kiedy sprawowaliśmy Eucharystię, dziękowaliśmy za tego wielkiego proroka i po mszy świętej, jak ogłosiliśmy wcześniej, jest ten koncert. Dziękuję zespołowi. Pytałem się ze Złotowa. Oni nie są ze Złotowa, oni są ze Złotowa i okolic. Każdy jest, oni się przedstawią, przedstawią się nam później. Dziękuję, żeście przyjęli to zaproszenie, chociaż było trudno. Było trudno, miało być w niedzielę, potem w sobotę, potem wcale, a w końcu wyszło dzisiaj. Dziękuję, że jesteście i zapraszam do, nie tylko do wysłuchania tego koncertu, ale do przeżycia. Ja byłem, słuchałem, przeżywałem, wzruszałem się w górce klasztoru. Dlatego zapraszam do przeżywania tego koncertu razem z nimi i dziękowania Bogu i za misjonarzy, a my jako misjonarze dziękujemy za was. Dziękuję i witam was jeszcze raz bardzo gorąco. Tobie
co robimy, robimy na chwałę Bożą i postanowiliśmy, że ten utwór będzie naszą modlitwą przed rozpoczęciem koncertu, więc chociaż tak naprawdę cały ten koncert jest modlitwą, więc zapraszamy do tego przeżywania i do tej modlitwy ze świętym Józefem, który jest nieocenionym, prawda? Nieocenionym patronem na nasze współczesne czasy. Czasy bardzo trudne, bo to każdy powtarza, że trudno się odnaleźć w tej rzeczywistości, która nas otacza. A święty Józef jest tym, który również zmagał się z codziennością, z problemami, które go często absolutnie przerastały. I myślę, że tak po ludzku często nie miał pojęcia, w którą stronę pójść i co zrobić. Dlatego chcielibyśmy rozpocząć od tego utworu, który tak bardzo nas łączy od razu ze świętym Józefem. To jest psalm codzienności Jakuba Tomalaka, który wplata w naszą modlitwę, w nasz koncert tego świętego Józefa, który również przeżywa trudności, tak jak my, z rodziną, z pracą, ze sprawami tymi najprostszymi, małymi i ze sprawami największymi. Psalm codzienności. Człowiek tyle razy sam siebie
śpiewamy o trudach codzienności i się tak tutaj uśmiechamy, ale to nie zawsze tak jest przecież, prawda? Święty Józef jest nazywany mężem milczenia. Na kartach Ewangelii nie mamy zapisanego ani jednego jego słowa. Wydaje mi się, że to jest też pokazanie tego, w jaki sposób często mężczyźni przeżywają trudności. Że często o tym nie mówią, że przeżywają je w ciszy. I w tej ciszy często po prostu szukają rozwiązań, szukają odpowiedzi. Tak naprawdę szukają Pana Boga. I temu właściwie są poświęcone dwa kolejne utwory, obydwa w wykonaniu oryginalnym Mietka Szcześniaka. Będzie to Bądź blisko mnie i Nadzieja. Panie mój,
chcę czuć Twoją obecność, doświadczyć Twojej miłości. Mój Boże, mój Panie, mój Ojcze, chcę być tak jak Ty. Silny, mądry, dobry, wolny.
Gdzie ja zmieni mnie? Nasza Ewa za każdym razem powtarza, że Dawid dużo lepiej śpiewa ten utwór niż Mieczysław Czesnek oczywiście. Jak się przekonaliśmy i się przekonacie jeszcze później, to jest... To Krzysztof Krawczyk żyje jeszcze, naprawdę. Kochani... Nazwisko wymowne, Dawid Krzyk. Krzyk, tak jednak. Zobowiązuje. Kochani, teraz trochę ożywimy atmosferę, zaśpiewamy utwór Ty tylko mnie poprowadź, oryginalnie w wykonaniu Tomka Kamińskiego. I pomyślałem, że tutaj świetnie do całej tej koncepcji i też do tego utworu bardzo pasuje jedna z myśli naszego ojca założyciela, Jana Berthiera. Pozwólcie, że ją przytoczę. Ufajmy Bogu, oddajmy się Jego dobroci i pozostańmy w spokoju, ponieważ jesteśmy w dobrych rękach. Włos nie spadnie z naszej głowy bez zgody naszego Ojca. Żadna choroba, żadna przeciwność nas nie dosięgnie, jeśli nie byłaby przewidziana lub dopuszczona przez Niego. Oto klucz do szczęścia i sekret spokoju świętych. Ty tylko mnie poprowadź. Ty tylko mnie poprowadź, Panie.
pójdziemy zaśpiewać z nami? Jesteście gotowi? Uwaga! Potrzebuję waszych dłoni. Uwaga! Gotowi jesteście? Uwaga i... Śmiało, mocno! Zajmę grać, aby klaszczecie i śpiewacie z nami. Gotowi jesteście? 3, 2, 1. I... Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam o drogę. Pięknie, jeszcze głośnie. Ty tylko mnie poprowadź, Panie Bóg. I z całego serca wszyscy razem głośno, uwaga, 3, 2, 1 i... Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam. Tylko mnie doprowadź, Panie Bóg. I wszyscy razem jeszcze raz zanieśli. Tylko mnie doprowadź, Tobie powierzam o drogę. Tylko mnie doprowadź, Panie Bóg. Tylko mnie zespół powiększył, dziękujemy, wspaniale. Dzieciaki tu zwłaszcza dawały radę, brawo dla nich! Ty tylko mnie poprowadź, oni sami. Tobie powierzam o drogę, Ty tylko mnie poprowadź, Panie Bóg. Jeszcze głośniej, uwaga dzieci, wszystkie śpiewają z nami. Tylko mnie. Brawo, jeszcze raz! Wow! Śpiewacie najładniej ze wszystkich kościołów, jak mieliśmy do tej pory, także gratulacje! Kilka tych koncertów już zagraliśmy, ale jeszcze nigdzie takiego czegoś nie słyszałem, naprawdę! Kochani, dzisiejsze tutaj nagranie, realizacja obrazu jest również dzięki kanałowi Józef33, który gromadzi, skupia czcicieli świętego Józefa. I jestem przekonany, że wielu takich również tutaj siedzi w tym kościele w Kazimierzu Biskupim. I wielu z nich również ukończyło rekolekcję Józef33. Pani Ania kiwa głową, tak, właśnie. Józef33 i ten, kto uczestniczył w tych rekolekcjach, doskonale będzie znał kolejny utwór. Jest to psalm zawierzenia, również Jakuba Tomalaka. Osobiście uwielbiam go, kocham go. Widać, że tekst naprawdę to musiał facet napisać, naprawdę. Dlatego, że to jest też właśnie o takich trudnościach przeżywanych po męsku. Włosy mu siwieją, nie śpi w nocy, zamartwia się, nie wie co zrobić, a kiedy w końcu zakłada rodzinę i dom, zastanawia się, czy jest tego godzien, czy daje radę, czy jest wystarczająco dobry. I o tym jest ten utwór, psalm zawierzenia. Józefie z galilejskiej ziemi, o czym szumiały tobie drzewa, gdy skarb twej Miriam się odmienił, czy mogłeś tego się spodziewać? Józefie z galilejskiej ziemi, o czym wołały ci kamienie, gdy troska czoło porała i serce ciężkie niosło brzemię, nie ty
pyta się, czy jesteś godzien, gdy Bóg zaprasza, jesteś gotowy. Niektóry Ciebie z niczego stworzył, zna Cię najlepiej, On wie, co robi. Bóg widać chciał i tej ofiary, że w sercu swoim tak pytałeś, kim dziecię jest w łonie Maryi, Józefie mało wtedy spałeś. Siwym ze zmartwienia skronią Bóg posłał anioła z nowiną. Chwała jest w Twoim domu, Zbawiciel świata tą dzieciną. Nie pyta świata, czy jesteś godzien, gdy Bóg zaprasza, jesteś gotowy. Ten, który Ciebie z niczego stworzył, zna Cię najlepiej, On wie, co robi. Ty sprawiedliwy i dobry, w sercu to rozważałeś, czy dom Twój jest na tyle godny, by Bóg schronienie mógł w nim znaleźć. A gdy ujrzałeś Maryję z dziecięciem wstające w tę zimną noc, czy biłeś się w piersi z przejęciem, nie czując się godnym, by podejść? Nic na świecie nie jest godne Boga, najmilszy jest ten pokorny. On Ci zaufał i Ty zaufaj, siłę się mierzy miarą pokory. Nie pyta świata, czy jesteś godzien, gdy Bóg zaprasza, jesteś gotowy. Ten, który Ciebie z niczego stworzył, zna Cię najlepiej, On wie, co robi. Nie pyta świata, czy jesteś godzien, gdy Bóg zaprasza, jesteś gotowy. Ten, który Ciebie z niczego stworzył, zna Cię najlepiej, On wie, co robi. Nie pyta świata, czy jesteś godzien, gdy Bóg zaprasza, jesteś gotowy. Ten, który Ciebie z niczego stworzył, zna Cię najlepiej, On wie, co robi. Jeszcze musicie mi wybaczyć trochę mojego gadania. Ja na żadnym koncercie do tej pory o tym nie mówiłem, ale za każdym razem to we mnie siedzi, że ja muszę o tym w końcu powiedzieć. Ten utwór jest też o moim powołaniu. Ja bardzo długo uciekałem od tego głosu. Dopiero jak miałem 29 lat, to poszedłem do nowicjatu misjonarza Świętej Rodziny, bo nie wiedziałem, czy dam radę, czy jestem wystarczająco dobry. Jeżeli jest tu ktoś, kto się nad tym zastanawia, to niech się nie boi, niech zaufa. Jestem tak niesamowicie szczęśliwy, że posłuchałem w końcu tego głosu powołania, że nie da się tego nawet opisać, nie da się tego wyrazić. I jestem pewien, że to dotyczy również powołania każdego z nas, bo każdy z nas jest do czegoś powołany. Jeżeli Panu Bogu zaufamy, bo On stawia w sytuacjach czasami po ludzku nie do ogarnięcia, nie do wyobrażenia, nie do przejścia. Ale On wie, co robi. On zawsze wie, co robi. Nie mamy się pytać świata, czy to jest okej, czy ja daję radę, czy tu jest dobrze, czy tak robię dobrze, ale pytać się Pana Boga. A kiedy On zaprasza, to On wie, co robi. On wie najlepiej. On nas, mnie, Ciebie stworzył z niczego. Zna mnie i Ciebie lepiej niż ja sam siebie. I On wie, że dasz radę.
Mamy w naszym koncercie bardzo dużo świętego Józefa oczywiście, ale święty Józef nie byłby tym, kim jest i nie spełniłby swojej życiowej misji, gdyby nie jego druga połowa, gdyby nie Maryja. Nie mogło zabraknąć w tym koncercie utworu maryjnego, dlatego teraz zaśpiewamy Jest na świecie miłość. To jest dom, to miejsce, które jest tak upragnione, tak bliskie, ciepłe. Żeby znaleźć tę drogę do domu pośród różnych burz, różnych sytuacji, my musimy uważnie wsłuchiwać się w to, co się dzieje na zewnątrz. Pan Bóg posyła nam wiele aniołów, tak jak posyłał Józefowi, tylko my się musimy nauczyć ich słuchać. I o tym jest ten kolejny utwór. Powrót do domu zespołu Moja Rodzina. Thank you.
Kochani, my chcemy, żeby w ludziach rosła miłość, rosło zaufanie. I to jest takie kluczowe słowo, to zaufanie. Kiedy tylko zaczęliśmy rozmawiać o tym koncercie, Dawid zapytał, no dobra, ale z jakim uczuciem, z jaką emocją chcemy zostawić widza? Musimy mieć jakiś cel. I pierwsze od razu, co przyszło do głowy, zaufanie. To jest to najważniejsze, co jest teraz nam potrzebne, każdemu z nas. Teraz będzie zagadka. Uwaga. Co znaczy słowo Abba? Chciałem też, żeby tę prawdę o bliskości Boga, Ojca, Tatusia wyrażał obraz, który tutaj widzicie. I teraz to jest ciekawa historia, ponieważ on wrócił jakby do swoich korzeni. Został namalowany specjalnie na naszą prośbę przez kazimierzankę, Kasię Strzykalską. I poprosiłem Kasię, żeby... Tak, brawo, ja mam nadzieję, że ona tu jest! Jest! Tam z tyłu. Kasia jest skromna bardzo i na pewno nie wstanie, nawet jak ją poproszę. Ale kochani, ja poprosiłem Kasię, mówię, to ma być święta rodzina, w której święty Józef ma taką wyjątkową rolę. Ma być silny, męski, odważny, uśmiechnięty, pełen mocy, światła. I przede wszystkim ma swoimi ramionami stwarzać przestrzeń bezpieczeństwa dla swojej rodziny, przestrzeń światła i pokoju, miłości.
I źródłem tego pokoju jest jego relacja z Bogiem Ojcem, z tatusiem. Dlatego chciałbym, żebyśmy teraz włączyli się również w ten utwór. To później będzie taka część, kiedy proszę was, abyśmy razem zaśpiewali Abba Ojcze. A utwór nosi tytuł Psalm do Ojca. Kiedy nic nie mam, nic nie mogę dać. Królowie wnoszą skarby pod mój dach. Kiedy nie widzę drogi, nie wiem jak. Posyłasz anioła dla mnie, dajesz znak. Tam, gdzie zwycięstwo jest, tam, gdzie otchłań bólu też, w miejscu wiecznej łaski Twej, miłość spotyka mnie. Abba, Ojcze, Abba.
zawsze przy mnie będziesz, zawsze przy mnie jesteś, zawsze przy mnie będziesz, zawsze przy mnie jesteś. Coś, co też może niektórzy znają, jeśli trochę nas śledzili. Pieśń, która powstała specjalnie na potrzeby tego koncertu, tego projektu Fej jak Józef. Ewa, mogę opowiedzieć? Oczywiście. Tutaj możesz. Kiedy zadzwoniłem do Ewy i przedstawił mi cały pomysł, Ewa stała w korku gdzieś tam w deszczu i słuchajcie, jakby sedno tej rozmowy trwało mniej więcej 30 sekund, bo Ewa jest właśnie taką osobą. Kiedy usłyszała, co chodzi, że święty Józef, że o zaufaniu, że koncert, żebyśmy coś tam zagrali, zaśpiewali, to było tak. Dobra, okej, wchodzę w to, fajnie. Trzeba napisać pieśń do świętego Józefa. Ja wiem, kto nam napisze słowa, już mam takiego gościa, on to zrobi świetnie. Już mam melodię, słuchaj, dobra, już to widzę, już to słyszę, dobra, będzie pieśń, okej. I w ten sposób, oczywiście proces później jeszcze dłużej trwał, Ewa nad tym pewnie jeszcze trochę czasu spędziła. Pieśń do świętego Józefa. Do której słowa napisał pan Henryk Liszkiewicz, a muzykę siedząca tutaj Ewa Dmochewicz. Ale proszę państwa, muzyka i słowa to jedno, ale trzeba znaleźć wykonawcę, który to wykona. I tak naprawdę pierwsza moja myśl była, żeby stworzyć utwór czterogłosowy. Mówię, napiszę dla nas wszystkich, rozpiszemy sobie ładnie na głosy. No potrafi. Taki miałam zamysł, ale jak spotkaliśmy się na próbie w Złotowie, to Dawid zaczął śpiewać i powiedzieliśmy tak. Nie, no, ale zaraz, najpierw się jeszcze zaczął tam coś tam wygłupiać, nie? Tak. Dawid, no weź, przeszkadzasz, przestań, tak, nie? Tak. Ale jak tak naprawdę posłuchaliśmy i poprosiliśmy, żeby sam zaśpiewał, to słuchajcie. Powiedzieliśmy, że nie będziemy przeszkadzać. Nie będziemy mu przeszkadzać. Po prostu ciary, musieliśmy usiąść z wrażenia. Zresztą sami państwo posłuchacie. Pieśń do świętego Józefa. Aby Bóg mógł stać się ciałem bez bram słów zachwały, życie ufne, życie święte było Twoim fundamentem i stało się, co się stało, co od wieku stać miało, bo pokonałeś lęk i strach, przyjąłeś Boga pod swój dach. Józefie, cieś los tamtych dni. Jakże bliski dziś jesteś mi. Co życiem swym zbudowałeś, do dziś wśród nas jest wciąż trwałe, by zbawić nas, by zbawić mnie. Posłuchałeś anioła we śnie. Stać się miało.
myślą z tamtych dni. Jakże bliski dziś jesteś mi. Zawierzyłeś życie całe, przyjąłeś Boga pod swój dach, Józefie cieśno z tamtych dni. Jakże bliski dziś jesteś mi, Józefie. I kompozytor. I oczywiście Dawid Krzyk. To nazwisko na pewno Państwo zapamiętacie. Dziękuję bardzo. Kochani, jeśli do YouTube'a wpiszecie Dawid Krzyk pieśń, to na pewno się pokaże ten utwór, bo tam jest też wersja symfoniczna. Trochę reklamy musiało być. Kazimierz Biskupi i też okolice bardzo, bardzo mocno związane z Matką Bożą. Przecież Licheń tak blisko i Bieniszew i nasza tutaj Matka Boża klasztorna. Ja na nią tak dla siebie, na swój użytek zawsze mówiłem, że to jest Matka Boża uśmiechnięta. I stwierdziliśmy, że jeden utwór maryjny w takim koncercie to jest za mało, dlatego teraz będzie kolejny. Wykona go Maja Tomas. Maja dwa lata temu była w finale programu Mam Talent. Tam oczarowała jurorów. Myślę, że was już też. Jest dopiero w liceum, więc to jeszcze chyba kariera długa przed nią. I jeśli ktoś zna ten utwór, to może się oczywiście włączać. Maryjo, śliczna Pani. Pomóż nam.
Ci żył, o Maryjo, miej opiece dzieciństwo. Też chciał szukać na YouTubie, to Tomas przez tych oby as, dobrze? I Maja przez y, ma, my, a, y, a. Myślę, że wyszukał przez samą T i przez J. Też by znalazło. Słuchajcie, klaskać umiecie, to już nieraz pokazaliście. Teraz śpiewać się też przyda. Przyda się i klaskanie, i śpiewanie. Teraz tańczymy. A nawet. Chrześcijanin ma być radosny i tym bardziej jak ma ufność i miłość w sercu. Piosenka zespołu Raz, Dwa, Trzy. Jutro możemy być szczęśliwi. Macie ja to plan. On ziści się na, przydarzy się, na pewno się zdarzy. Więc uwierz, za dwóch, ty i twój duch, z nadzieją nam będzie do twarzy. Więc uwierz, za dwóch, ty i twój duch, z nadzieją nam będzie do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Oto jest czas, zmienić ma nas. To czas, który ma nas zmienić. Nie zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak to jest źródłem nadziei. Nie zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak to jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Na nic nie było za późno, lecz traci swój sens, gdy długi masz cel, który przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy długi masz cel i góry przenosić na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro
tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Że zagrał na państwa Dawid Krzyk. Na pianinie Ewa Dmochewicz. Aleksy Babriołka, misjonarz świętej rodziny. I wokal jedyna i niepowtarzalna Maja Tomas. I prowadzenie ksiądz Adam Gasa. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Dziękuję bardzo. Ksiądz Aleksy, ksiądz Adam, Ewa, Maja, dziękujemy. Dawid Krzyk. Mamy dla państwa jeszcze dwie niespodzianki. Obydwie muszą być na 100%. Pierwsza... A to ksiądz Adam zapowie. Tak, tak. Pierwsza musi być dlatego, że Maja to pięknie śpiewa. Chyba lepiej też niż oryginał znanego zespołu uwielbieniowego Hillsong, piosenka Oceany. Zapraszamy, żeby jeszcze usiąść i poddać się Duchowi Świętemu, który uczy nas ufności, prowadzi nas w nieznane. Odnajduję i wierzę Ci.
łaska Twa wystarcza, Twa moc na dłoń ochrania mnie. Gdy krok niepewny strach otacza, Ty nie zawiedziesz nigdy mnie. I Panie, wzywam imię Twe, na deskę swą podnoszę wzrok, gdy burzą się w ramiona Twym wytchnienie me. Jestem Twój, gdzie nigdy byśmy sobie nie wyobrażali, że możemy dojść. Ale z Tobą wszystko jest możliwe. Duchu Święty, bądź z nami na głębinach naszego życia. Wtedy, kiedy się boimy, wtedy, kiedy cierpimy, wtedy, kiedy nie dajemy rady, Ty przypominaj nam, że jesteśmy dziećmi jednego Ojca, że jesteśmy kochani, że jesteśmy piękni, że jesteśmy silni. Duchu Święty, Ty jesteś Duchem prawdy, Duchem wszystkiego, co piękne i dobre. Duchu, prowadź nas, ucz nas ufności, ufności małego dziecka w każdej sytuacji naszego życia. Oddajemy się Tobie całkowicie w Twoje ręce. A teraz wstańmy. Wstańmy razem i zaśpiewamy razem Ducha Świętego. Możecie złapać się za dłonie, zamknąć oczy, wsłuchać się w Jego głos.
gdy burzą się promiała Twym tchnieniem. Jestem Twój, cały Twój. Misjonarze Świętej Rodziny i przyjaciele, i w zespole jest aż dwóch misjonarzy Świętej Rodziny, i to miejsce dla mnie i dla księdza Aleksego jest bardzo bliskie, bardzo wyjątkowe. W każdy kąt, gdzie się nie zajrzy, to mnóstwo wspomnień, i nie możemy też nie zaśpiewać utworu nam bardzo bliskiego jako misjonarzom. Chcemy się nim z wami podzielić. Jezu, Maryjo, Józefie, to jest nasza pieśń zakonna misjonarzy Świętej Rodziny. I ostatnia rzecz, ostatni raz zacytuję Ojca Założyciela. Ojciec Niebieski, pochylając się z wysokiego nieba nad stajenką w Betlejem, nad warsztatem w Nazarecie, mógł powiedzieć: to tutaj jest moja ulubiona rodzina. Nie znalazłem tyle miłości pomiędzy serafinami ani pomiędzy cherubinami, co w niej. Pan Bóg mówi o świętej rodzinie, że to jest Jego ulubiona rodzina. I my jako misjonarze tę rodzinę też chcemy tworzyć, chcemy ją naśladować. Jezu, Maryjo, Józefie. Nas, no pomagajcie nam.
Gorące brawa, ksiądz Aleksy i ksiądz Adam. Hymn zakonny, misjonarzy świętej rodziny. Moi drodzy, my jeszcze chcemy skorzystać z okazji, ponieważ nastał taki moment, że ksiądz Adaś, nasz kochany ksiądz, odchodzi ze Złotowa i będzie w Poznaniu, ale chcieliśmy mu dać prezent taki, żeby o nas nigdy nie zapomniał i żeby jak najczęściej wracał do nas. I oto jest obraz, który wykonała specjalnie dla księdza Adama pani Katarzyna Tomas, mama Mai. I to jest nasz cały zespół w trasie, kiedy jeszcze nie jesteśmy zmęczeni, bo przed koncertem. Dziękuję bardzo księdze Adamie. Jakbyś utonął w obowiązkach, nie zapomnij o nas. Z Panem Bogiem. Nie będziemy śpiewać księdza Adamowi ta ostatnia niedziela, ponieważ my się zobaczymy, tych niedzieli jeszcze będzie więcej, tylko że na odległość. To naprawdę zszokowaliście mnie, nie spodziewałem się zupełnie, wiecie co, ci ludzie, zresztą chyba to widać, prawda, my tak się fajnie, dobrze ze sobą czujemy, no cieszymy się na każde spotkanie i myślę, że to jest też ta siła, z której i muzyka do tego, to nam dodaje siły, nam dodaje ufności, miłości. To, że tworzymy wspólnoty. Dziękuję całemu zespołowi. Dziękuję wam za tworzenie tej wspólnoty, tego pięknego wieczoru. Bóg zapłać. A waszemu gospodarzowi, księdzu rektorowi, dziękujemy za wspaniałe przyjęcie i zaproszenie. I że nie zwątpiłem, że to się uda w końcu zorganizować. Słuchajcie, ale usiądźcie na chwilę, ja coś przemówię. To jest taka radość, którą się poniesie. Myślę, że po tym koncercie nie wyjdziemy smutni, ale radośni. Taka radość i pokój, która płynie od Pana, oni to przekazali. I z serca całego dziękuję za to przesłanie, za tą radość, za to zaufanie. Niech święty Józef będzie uwielbiony. Niech będzie uwielbiona Matka Jezusowa, Maria nasza Matka. Niech będzie uwielbiona Święta Rodzina. Dziękujemy za tych wszystkich misjonarzy, którzy tu byli. Tu w tej świątyni, w tym miejscu. 100 lat. Dziękujemy za wszystkich przyjaciół, dobrodziejów, za wszystkich, którzy tu się modlili, tu przychodzili. I dziękujemy za was.
Zabierzcie tą radość, tą pewność, że Pan nas kocha, że jest z nami, że daje takich wspaniałych ludzi, którzy śpiewem te półtorej godziny przeleciało, jakby to było 5 minut. Nie czuliśmy. Ja się poczułem jak ten, kiedy 30 kilka lat temu prowadziłem festiwal w Górce Klasztornej. Wtedy Adam był małym chłopcem jeszcze. Myślę, że byłeś tam, nie? Czy nie? Nie pamiętam. Za mały był. To tak jak te dzieci tu. Dziękuję serce, abyście tak szybko nie zapomnieli o nas. To takie te nasze tutaj dwie wieże i tam jeszcze jakieś małe gadżety takie na pamiątkę naszego Kazimierza. Tych 100 lat. Misjonarze Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. 100 lat. Zabierzcie te 100 lat ze sobą na pamiątkę. Że będę codziennie od nowego roku chodziła z nią do szkoły, księże rektorze. Zamiast aktówki będę nosiła tę torbę. Proszę o jakieś zdjęcie, żebym uwierzył. Dziękuję serce, dziękuję wam kochani. Świątynia się wypełniła i nawet na chórze byli gdzieś po bokach. Dziękuję za waszą obecność. Jak ładnie machają tam u góry, żyją. Na zakończenie pomódlmy się, prosząc Matkę Bożą o opiekę dla nas, naszych rodzin, aby zawsze, ale to zawsze czuwała nad nami i abyśmy tą pewność i radość mieli zawsze w sercu. Pod Twoją obroną czekamy się, święta Boże Rodzicielu, naszymi prośbami, racz mi gardzić potrzebami, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj. Pan z wami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was, na wasze rodziny i pozostanie na zawsze. Idźcie z radością w pokoju Chrystusa. Cichy zapada znów, idzie już ciemna. Zapada zmrok, idzie już ciemna noc. Zostań, zostań wśród nas, bo już ciemno i mgła. Zostań, zostań wśród nas, tak jak byłeś za dnia. Zostań, zostań wśród nas, bo już ciemno i mgła. Zostań, zostań wśród nas, tak jak byłeś za dnia. W cichym roku i mgle, Panie mój, wzywa. Panie mój, wzywam Cię, racz wysłuchać i strzec moich nocy i dni. Racz wysłuchać i strzec wiecznych powrotów mych. Racz wysłuchać i strzec moich nocy i dni. Racz wysłuchać i strzec wiecznych powrotów.
cichym mroku i mgle, Panie mój, wzywam Cię. W cichym mroku i mgle, Panie mój, wzywam Cię. Racz wysłuchać i strzec moich nocy i dni. Racz wysłuchać i strzec wiecznych powrotów mych. Racz wysłuchać i strzec moich nocy. Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc. Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc. Dziękujemy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wracajcie bezpiecznie do domu. A Kasię Strzykalską poprosimy tu do zdjęcia, koniecznie teraz.